Wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie odnotowała wzrost interwencji związanych z tlenkiem węgla. Dlatego w ramach trwającej cały rok akcji Czujka na Straży Twojego Bezpieczeństwa do Chorzowskiego Centrum Edukacji Przeciwpożarowej zaproszono najmłodszych mieszkańców miasta, gdzie uczono ich, jak unikać zatrucia czadem. Zagrożenie, które jest przed nami w najbliższym czasie, to właśnie to jest zatrucie tlenkiem węgla poprzez spalanie węgla w piecach, też tudzież powiedzmy gazem w łazienkach. Wiemy, że okres grzewczy jest takim właśnie okresem, gdzie te przypadki występują częściej i dlatego też właśnie w tym okresie zaczynamy tę edukację właśnie dla najmłodszych, dla dzieci, dla przedszkolaków, dla dzieci szkół podstawowych, aby przedstawić i pokazać im, jak ten proces zachodzi, jakie są zagrożenia. No i mamy nadzieję, że przez tą edukację dzieci tą wiedzę przekażą rodzicom w domu, bo często tak jest, że rodzice nie wiedzą o tych zagrożeniach, więc zwracamy tu uwagę na wentylację, na dobrą wentylację pomieszczeń, zwracamy uwagę na jakie powinny podjąć działania w przypadku zatrucia dzieci. Myślę, że to wszystko wpłynie na jeszcze bardziej na poprawę bezpieczeństwa. Nauczyłam się teraz o czadzie. Przyszliśmy, oglądaliśmy film o czadzie, że trzeba mieć obok grzejnika, trzeba mieć taki alarm. Nauczyłam się, że czad jest niebezpieczny, ponieważ jak się go wdycha, to później boli głowa, można sędzleć i można nawet umrzeć później. Tu się więcej nauczysz niż w szkole, a w szkole to się mniej nauczysz, bo może zapodzić, a tutaj nie. Skierowana ta edukacja jest do dzieci, ale myślimy, że właśnie od tych dzieci trzeba zacząć, bo po pierwsze raz, że to jest przyszłość nasza, natomiast druga kwestia to jest to, że przychodzą do domu i o tym mówią, rozmawiają w swoich rodzinach i no, widzimy to po statystykach, że przynosi to faktycznie wymierny skutek. Liczba zdarzeń nie rośnie, jest powiedzmy na tym samym poziomie, natomiast liczba osób poszkodowanych zmalała kilkukrotnie. Zatrucie tlenkiem węgla objawia się między innymi nudnościami, bólami i zawrotami głowy, dusznościami, trudnością w oddychaniu oraz sennością.